Sylwia e, jakiś czas temu e, opublikowała informację, że ma koronawirusa na TikToku. Później filmik e, usunęła, ale czujni Fani oczywiście porobili screeny i wszystko trafiło na portale e, i na różne strony. Czy myślisz, że gdyby nie Fani, to Sylwia by o tym poinformowała? Tak, myślę, że tak. Myślę, że poinformowałaby, bo jej kontakt z fanami jest też dla niej mega ważny. Tak, tak czuję i też. Też znając gdzieś tam ją, yy, wiem, że jest z nimi bardzo zżyta. A jak ty byś zrobiła na jej miejscu? Najpierw też TikTok, czy Instagram, czy jednak rodzina? Rodzina no, wiedziałaby, chcąc, czy nie chcąc. Yy, ale tak, na pewno bym postąpiła tak samo. No. To jest tak się dzieje teraz i nie ma co ukrywać. I każdego to może dotknąć i jeśli ją to dotknęło, to po prostu dlaczego ludzie mają o tym nie wiedzieć i nie dać jej wsparcia? Bo mogą dać jej wsparcia, a jej fani naprawdę mają ogromną siłę, więc to jest dla niej ogromne szczęście, że też może takie wsparcie dostać od nich. Zachęcamy do subskrypcji kanału przeambitni.pl Tutaj na dole.